Żyła kiedyś młoda kobieta o imieniu Sedna. Żyła wśród arktycznych śniegów razem ze swą matką i ojcem. Kochała ich całym sercem i była bardzo szczęśliwa. Jej ojciec był zdolnym łowcą i zapewniał dostatnie życie swojej rodzinie. Sednie nigdy nie brakowało jedzenia ani ciepłych futer na odzienie. Lubiła bezpieczeństwo i wygodę, jaką zapewniał jej dom rodzinny i nie chciała wyjść za mąż. Wielu mężczyzn pragnęło pojąć ją za żonę. Sedna odrzucała jednak jednego po drugim. Nawet gdy rodzice namawiali ją na zamąż pójście, ona sprzeciwiła się im oraz tradycjom. Tak mijały jej dni, aż pojawił się nowy Inuk, by poprosić o jej rękę. Ów Inuk obiecał jej ostatnie życie, w którym będzie miała tyle jedzenia i futer, ile tylko jej dusza zapragnie. Sedna zgodziła się za niego wyjść. Kiedy zostali mężem i żoną, wziął ją ze sobą na swoją wyspę. Kiedy nareszcie zostali sami, odkrył przed nią swoje prawdziwe oblicze. Nie był to wcale mężczyzna, ale ptak pod postacią człowieka. Sedna ogarnął gniew, nie mogła jednak uciec w żaden sposób. Utknęła na wyspie i musiała pogodzić się ze swoją sytuacją. Jej mąż nie był dobrym myśliwym i nie mógł zapewnić jej wcześniej obiecanych dóbr. Ptaszysko potrafiło polować jedynie na ryby, które bardzo szybko zbrzydły Sednie. Żyli razem na wyspie do czasu, kiedy ojciec Sedny postanowił ją odwiedzić. Kiedy ujrzał, jak nieszczęśliwa jest jego córka, przez kłamstwo własnego męża zabił ptaszysko. Sedna i jej ojciec udali się w podróż powrotną do domu, kajakiem. Gdy przyjaciele zamordowanego ptaszyska odkryli jego ciało, postanowili go pomścić. Polecieli tuż nad kajak uciekinierów i trzepotali swymi skrzydłami tak mocno, że spowodowali ogromny sztorm. Fale rozbijały się o kajak, sprawiając, że niemożliwe stało się utrzymanie łodzi nad powierzchnią wody. Ojciec Sedny, w obawie, że woda napełni jego kajak i zabiorą go lodowate fale, wyrzucił Sednę za burtę. Myślał, że śmierć Sedny powstrzyma ptaki przed trzepotaniem skrzydłami, jednak się mylił. Sedna nie chciała umrzeć w zimnej wodzie, dlatego też z całych sił trzymała się krawędzi łodzi swego ojca. W lęku przed tym, że Sedna przewróci kajak, jej ojciec odciął jej palce, jeden po drugim. Z każdego palca narodziło się inne morskie stworzenie. Stały się rybami, fokami, wielorybami, morsami. Sedna utonęła, a upadając na dno oceanu, stała się potężnym duchem. Teraz jej domem są zimne głębiny. Jeśli kiedyś uda wam się ją zobaczyć, ujrzycie, że jej głowa i tułów są kobiece, a zamiast nóg posiada rybi ogon. Historia Sedny nie jest bajką, nie jest opowiastką ludową. Poprzez elementy magiczne w niej występujące oraz fakt, iż jest to tekst kultury rdzennej ludności, tak właśnie często ją i inne jej podobne teksty prezentuje kultura zachodnia. Nie nazwalibyśmy w ten sposób jednak tekstów typu Księga Rodzaju. Mit o Sednie jest czymś o wiele ważniejszym. Zawiera w sobie historię najważniejszego inuickiego bóstwa oraz opowiada o kluczowych elementach i wartościach kultury Inuitów. Zawarta w nim jest metafora cykliczności natury, która przewija się także w wielu zachodnich kulturach, m.in. w micie o Demeter i Korze. Cztery pory roku ukazane zostało następująco. Ojciec Sedny, Anguta, to znaczy jej ojciec, symbolizuje zimę, Sedna zaś lato. Cykl rozpoczyna się jesienią, kiedy Sedna razem z ptaszyskiem zmierza ku trudniejszym warunkom życia. Zima następuje, gdy mieszka ze swoim nowym mężem, nie starcza jej pożywienia i jest nieszczęśliwa. Wiosna przybywa wraz z ojcem, który chce zabrać córkę z powrotem do domu. Przypływa w towarzystwie ciepłych wiatrów. Lato równoznaczne jest z powrotem Sedny do domu. Wspólna podróż łódką. Powrót do jesieni symbolizuje wrzucenie Sedny, lata, do wody przez jej ojca, zimę. Lato zostaje pokonane i tonie, zapowiadając nadchodzącą jesień, której towarzyszą gorsze warunki naturalne, spowodowanych opowieści przez atakujące ojca, córkę, ptaszysko. Zwierzęta, które narodziły się z ciała Sedny, są kluczowym źródłem pożywienia Inuitów. Inuici wierzą, że dusze owych zwierząt są nawet silniejsze od ludzkich i po śmierci przez pewien czas pozostają w ich martwym już ciele. Jeśli myśliwy albo jego bliscy w tym czasie złamią któreś z tabu obowiązujących podczas i po polowaniu, dosięgnie ten czyn duszy zwierzęcia, wyrządzając jej krzywdę. Dusza następnie trafia z powrotem do Sedny, gdzie przekazuje jej doznany ból i obrazę. Wtedy w mocy bogini jest sprawić, by dany myśliwy miał większą trudność w upolowaniu zwierzyny, gdyż to Sedna kieruje drogami ssaków morskich i utrzymuje więź między nimi a ludźmi.
Tabu może zostać przerwane, gdy przewinienie zostanie ujawnione. Jeśli bliski myśliwego złamał jakąś zasadę i ukrywa ją teraz, będą głodować. Jeśli jednak przyzna się do błędu, ów czyn zostanie im wybaczony. Mechanizm przypomina wyznanie grzechów z religii chrześcijańskiej. Nie dzieje się jednak w obecności obcej osoby, ale najbliższych, którym wyznanie prawdy bezpośrednio pomoże. Poprzez sedne ludzie i zwierzęta są ze sobą powiązani, trwając w cyklu ciągłej produkcji i reprodukcji oraz tego, co materialne i niematerialne. Sedna stawia na drodze myśliwych zwierzęta, które przez nich zostają upalowane, aby zapewnić rodzinom pożywienie. Kobiety zaś zostają w domu, a ich rolą jest pobijanie dzieci. Stawia to mężczyzn i kobiety na dwóch skrajnych końcach. Mężczyźni związani ze śmiercią, z polowaniem, równocześnie ze światem metafizycznym, gdyż zwierzęta i ich dusze bezpośrednio łączą się z sedną. Kobiety zaś powiązane są z życiem, gdyż tworzą je oraz wydają dzieci fizyczne na świat. Obie drogi przecinają się, ponieważ mężczyźni i kobiety tworzą razem rodzinę, zamieszkują jeden dom. Mężczyźni polują po to, by wykarmić swoich najbliższych. Gdy te dwie sfery skrzyżują się w niedozwolony sposób, duża ilość tabu dotyczy kontaktów damsko-męskich albo zachowań, jakich powinni przestrzegać. Sprowadza to na wspólnotę pech. Ważnym rytuałem, w którym centrum znajduje się bogini, jest tak zwana uczta sedny, świętowana przez Inuitów z wyspy Baffina. Odbywa się ona na jesieni i dzięki niej Inuici dowiadują się, jaka zima ich czeka. Angakuk, przewodnik duchowy, czasem więcej niż jeden nawiązuje kontakt z sedną. Następnie, gdy bogini przychodzi, rzuca się w jej stronę harpun, a później, gdy ta wraca do wody, Angakuk za nią podąża i wbija w nią nóż. Jeśli po skończonym seansie nóż, harpun i podłoga ubrudzone są dużą ilością krwi, oznacza to, że w zimie nie zabraknie zwierząt do upolowania. Natomiast jeśli krwi jest mało, zapowiada to ograniczony dostęp do pożywienia i ciężką zimę. Rytuał dźgnięcia sedny nie jest atakiem na boginię. Ona jest nieśmiertelna. Dźgnięcie przez Angakuka daje poczucie, że znajduje się ona tak naprawdę blisko ludzi, których jest bóstwem. Tylko na wyciągnięcie noża. W dalszej części uczty ma miejsce przeciąganie liny. Na jednym końcu liny stają ci urodzeni w lato, na drugim ci urodzeni w zimę. Jeśli zwyciężą ci urodzeni w zimę, nie zabraknie jedzenia w nadchodzącej porze. Jeśli zaś wygrają urodzeni w lecie, zima nie będzie dostatnia. W inuickich wierzeniach wielką rolę grają zwierzęta. Pokazuje to, jak ważnym elementem życia i przeżycia są dla Inuitów. Nie jest to jedynie poczucie zależności, ale prawdziwa duchowa więź. Wierzenia Inuitów dotyczące budowy wszechświata można by opisać jako ciągle zmienną i płynną kosmiczną energię. Każda istota ma w sobie zawarty element wszystkich innych istot. Jej oryginalna jest po prostu dominująca, co sprawia, że granica między gatunkami jest tak naprawdę bardzo złudna. Dlatego postaciami w mitach inuickich bardzo często są ludzie pod postacią zwierząt albo zwierzęta pod postacią ludzi. A części ciała zwierząt potrafią przekazać umiejętności zwierzęcia, do którego wcześniej należało, myśliwemu, który obecnie posiada tę cząstkę. Inuici ogromnym szacunkiem darzą każde zwierzę, które uda im się upolować i nie marnują żadnych elementów ciała stworzenia. Czy dobrobyt społeczności zależy od sukcesów związanych z polowaniem i losy myśliwych i zwierząt są tak blisko ze sobą związane, nie należy się dziwić, że w ich religii odgrywają one tak istotną rolę. Pojawia się potrzeba nadania im bardziej spirytualnego i podniosłego stanu. Sytuacja Inuitów w Kanadzie od prawie pierwszego kontaktu z Europejczykami była tragiczna. W ostatnich latach następują na różnych polach próby zrekompensowania im doznanych szkód, a przynajmniej poprawienia ich sytuacji. Lepsze stosunki między kulturami mają szansę na zaistnienie, jeśli występuje obopólne zainteresowanie i zrozumienie. Dlatego też powstają przekłady opowieści inuickich dla białych dzieci, aby przybliżyć im tak bliską, a jednocześnie bardzo daleką kulturę. Brakuje im niestety wielu niuansów, co bardzo wypacza obraz życia na północ. Jako głównych bohaterów opowieści prezentuje się dzieci, gdyż teksty kierowane są do dzieci białych, a że większość z nich dotyczy polowania, bo jest to fundamentalna część życia i tożsamości inuickiej, to w opowieściach dziecięce postacie stają się istotnymi członkami polowania. W kulturze inuickiej bardzo dużo uwagi i miłości poświęcone jest dzieciom, ich potrzeby zaspokajane, a głosy słyszane. Nie mogą one jednak brać udziału w polowaniu,
Jest to niebezpieczne zajęcie w niebezpiecznych warunkach i sytuacje przedstawiane w opowieściach skierowanych do białych dzieci nie miałyby nigdy miejsca. Nie można by sobie pozwolić, aby obecność dzieci odbierała uwagę myśliwych od zadań i bodźców z otoczenia. Istniałaby też ogromna szansa, by nieświadome konsekwencje ani zasad dzieci złamały jedno z wielu tabu dotyczących upolowanej zwierzyny, co także stanowiłoby duże zagrożenie dla społeczności. Takie próby przybliżenia kultury inuickiej nie spełniają swojego podstawowego założenia, jakim jest zaprezentowanie mentalności oraz warunków, w których przyszło Inuitom żyć, oraz jak wpływają one na ich społeczność. Wszystkie tabu i zasady związane z polowaniem także mają bardzo istotny cel. Warunki naturalne, w których przyszło żyć Inuitom, potrafią być bardzo nieprzewidywalne i ciężkie. Często stają oni w obliczu sytuacji, gdzie nie ma już żadnych praktycznych rozwiązań. Jeśli w pewnym rejonie przestała się pojawiać zwierzyna i nie ma na to żadnej logicznej odpowiedzi, możliwość istnienia innego wytłumaczenia sytuacji, rozwiązania w sferze dalszej naszemu umysłowi, o której na pewno nie wie się wszystkiego, w sferze metafizycznej, daje nadzieję co do pozostałych szans na zmianę. Świadomość możliwości złamania tabu, które to sprowadzałoby nieszczęście na Inuitów, daje nadzieję na ostateczne rozwiązanie sytuacji. Skoro nie wiadomo dokładnie, jak działa sfera duchowa, spodziewają się, że rozwiązanie nie nastąpi natychmiastowo. Daje to nadzieję, że wcześniej napotkane problemy, jak na przykład nienaturalny brak zwierzyny, odnajdzie swoje rozwiązanie. Najlepszym źródłem witamin i zdrowotnych wartości w diecie inuickiej jest mięso i tłuszcz foczy. Pełni rolę pożywienia, jak i lekarstwa. Za pomocą ich Inuici dbają o swoje ciała i dusze. Panuje słuszne zresztą przekonanie, że człowiek jest prawdziwie zdrowy tylko, gdy obie te sfery są zaspokojone. Nie mogą funkcjonować oddzielnie i wpływają na siebie nawzajem. Gdy przy narodzeniu obie te części, ciało i dusza, łączą się, powstaje osobowość. W tym wydarzeniu istotnym momentem jest nadanie dziecku imienia. Jeśli imię wcześniej należało do zmarłego krewnego, uważa się, że część cech osobowości imiennika może żyć nadal w nowonarodzonym. Polowanie zapewnia niewyobrażalną dla nas samowystarczalność. Jest to siła polityczna, której ludzie zachodniej kultury nie posiadają. Nie tylko zapewnia to większy kontakt z tym, co się spożywa, z jakością produkowanego jedzenia, ale uniezależnia to od producentów jedzenia i korporacji, od których my pozyskujemy nasze jedzenie ze sklepów. Bez nich nie mielibyśmy zwyczajnie dostępu do żywności. Jesteśmy w ten sposób kontrolowani. Nie posiadamy także żadnej wiedzy ani zdolności, które zapewniłyby nam przeżycie w obliczu braku dostępu do produktów zapakowanych na półkach. Jest to też bardzo umacniające zjawisko dla społeczności. Nawet jeśli nie bierze się w niektórych jego dziedzinach udziału, nie je się upolowanego jedzenia, nie poluje, nie przygotowuje go do spożycia, to bycie obecnym choćby w jednej z sfer sprawia, że jest się częścią grupowej współpracy, grupowej troski o zdrowie i dostatnie życie. Jedzenie ze sklepu, jedzenie białych, traktowane jest przez Inuitów jako urozmaicenie, zachciankę. Nie może jednak zastąpić ich tradycyjnego jedzenia, którego spożycie umacnia ich wspólnotę i zapewnia ciepło ich ciałom i duszom.